kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 25. Dobry pasterz. Drogie dzieci, aby ukazać ludziom, jak Pan Bóg ich kocha, Pan Jezus bardzo często opowiadał piękne historie. Pewnego dnia opowiadał im o dobrym pasterzu. Ten dobry pasterz miał 100 owieczek i małych jagniątek. Bardzo kochał każde z nich i zajmował się nimi w najlepszy sposób. Nadawał im nawet imiona, każdej z osobna. W ciągu dnia dobry pasterz zabierał swe owieczki na pola, aby mogły się pożywać soczystą trawą. A wieczorem zabierał je do owczarni, czyli domu owiec. Pewnego dnia jedno małe jagniątko uciekło. To była mała, nieposłuszna owieczka. Sądziła, że będzie szczęśliwa bez swojego pasterza. Chciała sama skakać po wszystkich łąkach i całymi dniami tylko się bawić. Ale kiedy zaczęła zapadać noc i robiło się coraz ciemniej, jagniątko zaczęło się bać. Usłyszało groźne wycie wilków oraz głosy innych dzikich zwierząt, które polują na owieczki. Wilki wyły coraz głośniej i były coraz bliżej, a owo jagniątko było zupełnie samo. Dlaczego opuściło swojego dobrego pasterza i wszystkie inne owieczki? Dlaczego było tak nieposłuszne? Ach, i tak naprawdę teraz wcale nie było szczęśliwe. Zgubiło się. Nie potrafiło odnaleźć drogi do owczarni. Coraz wyraźniej słyszało groźne wycie wilków. W tym samym czasie w owczarni pasterz liczył swoje owieczki, aby być pewnym, że są wszystkie. 1, 2, 10, 40, 80, 99. Jednej brakuje. Gdzie ona się podziała? Muszę iść szukać mojej małej owieczki, zanim wilki zrobią jej coś złego. Pasterz zostawił resztę swoich owiec w owczarni i pospieszył szukać zagubionego jagniątka. Wołał je po imieniu, patrzy za skały, obok drzew, nadstawia ucha, aby usłyszeć beczenie małego jagniątka. Nagle pasterz zobaczył swoją zgubę. Ach, tutaj jest moja mała owieczka. Zaczepiła się o ciernisty krzak i nie udawało jej się stamtąd wydostać. Była cała zadrapana przez kolce. Trzęsła się ze strachu. Pasterz nie wahał się ani chwili. Uwalniając owieczkę, sam pokuł się aż do krwi ostrymi cierniami. Wyprowadził owieczkę z zarośli. Szczęśliwy wziął ją na swe ramiona i zabrał do owczarni. Małe jagniątko także było bardzo szczęśliwe, leżąc bezpiecznie na ramionach dobrego pasterza. Jakież było szczęśliwe móc znów słyszeć jego głos. Jakże było szczęśliwe, że wróciło do swojej owczarni, gdzie czekały na nie pozostałe owieczki. Czy pasterz ukarał małe jagniątko za to, że uciekło? Nie. Był bardzo szczęśliwy, że je odzyskał. Wybaczył mu. Powiedział również innym owcom: bądźcie szczęśliwe jak ja, ponieważ dzisiaj odnalazłem moją małą owieczkę, która zaginęła. Czy wiecie, kto jest tym dobrym pasterzem? Czy wiecie, kim są owieczki? I kim są wilki? To Pan Jezus jest dobrym pasterzem, a my jesteśmy Jego małymi owieczkami. Wilki i inne dzikie zwierzęta to diabły. Pan Jezus kocha nas bardzo i chce, abyśmy zostali razem z Nim. Ale kiedy popełniamy grzech, jesteśmy jak to niegrzeczne małe jagniątko, które uciekło, które się zgubiło i zrobiło sobie krzywdę. Tak, tak jak dobry pasterz z opowieści, Pan Jezus szuka nas i zabiera do swojej owczarni, nie pozwalając wilkom
aby nas pożarły. Czy On jest szczęśliwy, kiedy nas znajduje? Ależ oczywiście. Czy gniewa się na nas z powodu tego, że Go opuściliśmy? Ależ nie. Nie gniewa się na nas, jeśli tylko prosimy Go o przebaczenie i jeśli obiecujemy, że więcej Go nie opuścimy. Nigdy nie zapominajcie. Nikt nie może nas kochać bardziej niż Pan Jezus. Pytania do katechezy 25. Ile owieczek miał dobry pasterz? Dlaczego jedna z nich opuściła swojego pasterza? Dlaczego bała się, kiedy zaczęło się ściemniać? Czy była zadowolona z tego, że uciekła? Co zrobił pasterz, kiedy zdał sobie sprawę, że brakowało jednej owieczki? Gdzie pasterz odnalazł swoją małą owieczkę? Co zrobił po odnalezieniu jej? Czy był szczęśliwy? Czy małe jagniątko także było już szczęśliwe? Kim jest dobry pasterz? Kim są owieczki? Kim są wilki? A kiedy my zachowujemy się jak niegrzeczna owieczka? Czy jest ktoś, kto kocha nas bardziej niż Pan Jezus? Doskonale. Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Zadanie. Opowiedz dzisiaj komuś historię o dobrym pasterzu.